Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Może nie słonecznie, bo dzisiaj w Polsce w wielu regionach deszczowo, ale mam nadzieję, że te kolejne godziny przyniosą nam jednak bardziej pogodne niebo. Słońce wstało o godzinie 4:16, Szanowni Państwo, i to słońce tam, gdzie jest, będzie z nami do godziny 20:55. Zachód słońca właśnie o tej godzinie, więc warto skorzystać z tej pogody. Jeśli ktoś ma dobrą, proszę bardzo. Jeśli ktoś ma złą, to trzymajcie kciuki za tych, którzy dzisiaj mają deszczową. Na przykład my tutaj w Warszawie mamy dzisiaj deszczowo. Drodzy Państwo, zaczynamy oczywiście nasz przegląd prasy i zaczynamy przegląd prasy od Gazety Polskiej Codziennie. A tutaj na nowo w kampanii wyborczej pojawił się temat prawa aborcyjnego w Polsce. I może tak, Gazeta Polska Codziennie odnosi się do między innymi też wypowiedzi pana ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, ale tutaj rozmowa z panem profesorem Bogdanem Chazanem. Wbrew narracji opozycji, zmiany w prawie aborcyjnym w Polsce nie wpływają na śmiertelność kobiet podczas porodów. Nagłaśniane przypadki śmierci matek z ostatnich miesięcy spowodowane były błędami medycznymi lekarzy. W sytuacji przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego lekarz powinien podjąć decyzję o wywołaniu przedwczesnego porodu, aby ratować życie matki. To nie jest aborcja. Aborcja to jest działanie, które jest wymierzone bezpośrednio w dziecko, ocenia profesor Bogdan Chazan w rozmowie z Gazetą Polską Codziennie. Drodzy Państwo, ale to może od razu odniosę się do tego, co w Dzienniku Gazecie Prawnej, dlatego że tutaj trochę inne spojrzenie. W Polsce każda kobieta w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do aborcji, mówił wczoraj minister zdrowia. Odnosił się bezpośrednio do przypadku 33-letniej kobiety, która w ubiegłym tygodniu zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Lekarze mimo pogarszającego się stanu jej zdrowia zwlekali z terminacją ciąży. Stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta i działania niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, dodawał rzecznik praw pacjenta. Na łamach Dziennika Gazety Prawnej profesor Piotr Sieroszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, przekonuje, że w obecnej nagonce medialnej lekarze stali się chłopcami do bicia. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej, do tego dziennika jeszcze my dzisiaj wróciły, ale wracamy do Gazety Polskiej Codziennie. A tutaj, drodzy Państwo, w Gazecie Polskiej na stronie trzeciej, jak ekipa Tuska była uległa wobec Moskwy. Zbrodnicze działania Rosji na przestrzeni ostatnich dekad, całkowite zlekceważenie zagrożeń przez rząd Donalda Tuska, poddańcza postawa tej ekipy wobec Moskwy, a także wiele zaskakujących decyzji, nierzadko stawiających interesy Kremla ponad interesami naszymi. To wszystko dokładnie przedstawiono w pierwszym odcinku serialu dokumentalnego Reset, który poświęcony jest kulisom polityki rządu PO-PSL wobec Władimira Putina i jego ludzi. Materiał pokazuje, jak głęboko zaangażowana jest formacja Donalda Tuska w tworzenie europejskiego superpaństwa, które będzie pod kontrolą Berlina współpracującego z Rosją, mówi Codziennej były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Drodzy Państwo, polecamy serdecznie w takim razie lekturę Gazeta Polska Codziennie. No to Dziennik Gazeta Prawna. A tutaj też o sytuacji pomiędzy pałacami. Prezydencki projekt ustawy dotyczący kwestii europejskich został przyjęty w rządzie z dużym dystansem. To próba wprowadzania zmian ustrojowych, słyszymy od rozmówcy z KPRM. Otoczenie premiera uważa, że prezydent domagał się zbyt daleko idących kompetencji. Uzgadnienie z nim kandydatów zgłaszanych na stanowiska unijne czy udział w pracach Rady Europejskiej, co może wywołać konflikty między pałacem a rządem, zwłaszcza opozycyjnym, ale nie tylko. Ważą się też losy prezydenckiej ustawy dotyczącej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich
PiS rozważa różne scenariusze, a ja przypomnę, że dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, w związku z tym też właśnie pierwsze czytanie tego projektu nowelizacji ustawy prezydenckiego, a w piątek najprawdopodobniej ostateczna decyzja. Gazeta Wyborcza, drodzy Państwo, rekordowa dziura w budżecie NFZ. Dzisiaj tym zajmuje się Gazeta Wyborcza. Nowy plan finansowy NFZ przewiduje, że jego wydatki będą w tym roku aż o 11,5 miliarda złotych wyższe od przychodów. Czytamy. Już za chwilę na antenie naszej stacji Michał Prześniewski o sytuacji na Ukrainie, o kontrofensywie. I właśnie Gazeta Wyborcza dzisiaj się tym również zajmuje. Ukraina rozpoczęła oficjalnie kontrofensywę, ale posuwa się na razie powoli, działając pod osłoną nocy. Niszczycielska powódź na Chersońszczyźnie, na zdjęciu zalane osiedle w Chersoniu, spowodowana wysadzeniem tam w Nowej Kachowce, uniemożliwiła działania wojskowe w regionie. Głównym celem Ukrainy jest dojście do brzegów Morza Azowskiego i przecięcie korytarza lądowego łączącego Krym z Rosją. Czytam. I drodzy Państwo, Rzeczpospolita, tutaj między innymi na pierwszej stronie Silvio Berlusconi, premier Włoch, którego właśnie uroczystości pogrzebowe przewidziane są na jutro, ale też migracyjna schizofrenia rządu. PiS nie zgadza się na pomysły Unii Europejskiej w sprawie uchodźców, sam otworzył jednak granice dla osób z innych kultur. Dzisiaj czytamy. 86,5 tysiąca pozwoleń na czasowy pobyt w Polsce dostali cudzoziemcy od początków rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj dziennikarze Rzeczpospolitej tak właśnie wyliczają. Drodzy Państwo, a dzisiaj na naszej antenie Michał Trześniewski, który na froncie na Ukrainie spędził wiele długich miesięcy, obserwował sytuację i dzisiaj jest zdecydowanym też ekspertem w temacie wojny na Ukrainie. W Potrójnym Espresso oczywiście goście politycy Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość, i Paweł Krutul, Nowa Lewica. O 9:00 czekamy na konferencję prasową rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, a także rzecznika rządu w związku z tym rozpoczynającym się posiedzeniem. I Kacper Kita o 9:25 będzie Państwa i moim gościem, a na koniec Jan Parys, były minister obrony narodowej. To już za chwilę wszystko.